Cóż, gratuluję Jurgowi zwycięstwa. Myślę, że przy większym szczęściu, większej precyzji moich zawodników wynik mógłby być inny, ale jest taki, jaki jest. Bogatszy o 3 punkty jest Radomiak. Na pewno przyjechaliśmy tutaj do faworyta, bo tak mi się wydaje, że tak będzie tej ligi. Nie przyjechaliśmy się tutaj bronić, chcieliśmy grać w piłkę i tak też nad tym pracujemy. Nie uszczegliśmy się błędu przy stracie tej bramki. Skończył się mecz, wynik 1-0, 1-0, także myślę, że dla nas nie jest to dobry wynik. Natomiast, tak jak mówię, gratuluję zespołowi gospodarzy zdobycia 3 punktów. Czy są jakieś pytania do pana trenera? Pamiętaj, że Wodę wygrywa jako dnia 45, 90, gdzie chyba pan się ślima z tego meczu, prawda? To dwie wyborne sytuacje. Wie pan, ja już jestem na tym etapie, że to mi się nie śnije, bo dość długo pracuję w piłce. Na pewno szkoda, bo to są dobre sytuacje. Dobre sytuacje trzeba wykorzystywać, tak jak powiedziałem wcześniej. Nie zrobiliśmy tego my, zrobił to Radomiak. Wygrał mecz. Mecz bardzo trudny, ale takiego się spodziewaliśmy. Tak jak mieliśmy możliwość, choć ograniczoną, ale dowiedzenia się, jak gra Garbarnia, tak Garbarnia grała bardzo dobrze. Zespół operuje piłką, dużo chce być w posiadaniu. Na początku meczu taka trochę nerwowość, później ten deszcz i dużo upłynęło czasu, nim złapaliśmy trochę rytmu w grze. Szkoda rzeczywiście, że też w końcówce nie udało nam się naszych sytuacji wykorzystać, bo mieliśmy co najmniej dwie takie, w których można było uspokoić tą grę. No ale tak to niestety do samego końca zapewniliśmy wszystkim kibicom horror, ale tak jak mówię na początku, no, graliśmy zespołem bardzo dobrym i bardzo cieszymy się ze zwycięstwa, z tego, że taka dobra aura od jakiegoś czasu nam towarzyszyła i to podtrzymujemy. Czy są jakieś pytania? Panie trenerze, pana debiut, tak? Jako pierwszy trener. Pofatygowałem się i przejrzałem, no to ta statystyka nie wygląda źle. Chyba cieszy debiut. Cieszy, ale to właściwie jakie ma znaczenie debiut, jak mamy jeszcze przed sobą 33 mecze, długą, bardzo długą drogę. Musimy z pokorą do tego podchodzić, bo przecież ten mecz na przykład nie musiał się tak zakończyć, a jednak 3 punkty u nas zostają. Chciałbym, aby te punkty jak najczęściej u nas zostawały, ale też żebyśmy przewozili z wyjazdów. Panie jeżeli można powiedzieć, dwa nowe mecze za pana politycznymi po Beskidzie widzieliśmy, w jakich warunkach. Dzisiaj były zdecydowanie odmienne i też no, mecz, można powiedzieć, na wykończenie przeciwnika. Kto kogo wykończy, to fizycznie to mógłby ten mecz wygrać. Jak to nas widzi, bo znowu śpiątek mamy w siarce. Jeden dzień jakby mniej mamy na odpoczynek. Mikrocykl jak mikrocykl, sobota czy piątek, także musimy sobie z tym radzić. Są następni zawodnicy, kto będzie więcej czuł trudy tego meczu, będzie odpoczywał. Mamy następnych piłkarzy, którzy są gotowi, którzy chcą też wnosić jakości i pomagać drużynie. Jakie notowania Karola Hodowanego, bo słychać, że ten czas skróci się dużo. Czy to jest cokolwiek prawdy, że Tak. Zaczyna powoli wchodzić w trening, ale to jest mocno zindywidualizowany trening. Musimy rozważnie do tego podchodzić. Nie wydaje mi się, żeby w przyszłym tygodniu był gotów nawet na chwilę, ale kto wie, na sportowcach się trochę szybciej goi niż na zwykłych obywatelach. Zapytam jeszcze o korektę w sztabie szkoleniowym, bo odszedł Kamil Byrka, a pozyskaliśmy fizjoterapeutę, Jestem po takich emocjach, że zapomniałem nazwiska. Pan Zbigniew, wszyscy się Państwo dowiecie, myślę za chwilę. Pan Zbigniew Wojtunik, świetny specjalista i właśnie on teraz będzie miał pełne ręce do roboty i chociażby właśnie mówię o
o Karolu. Agu też nie, Agu Chinonzo też nie czuł się najlepiej, ale też był gotów, żeby pomóc. To teraz będzie moment na to, żeby leczyć wszystkie rany.